Siemanko, jestem Winny Live, ze mną jest Maciek Pudełku, czyli Yellowbox, znany youtuber warszawski. Przed chwilą poza kamerą prosiłem Cię o wywiad, odmówiłeś mi, chciałeś wytłumaczyć dlaczego, więc bardzo proszę. Ponieważ zrobiłeś film o mnie, w którym na podstawie tego, co powiedziałem o tym streamerze Meduza, stwierdziłeś, że ty nie miałeś takich doświadczeń, więc to jest moje kłamstwo, co jest trochę bez sensu, ponieważ wiesz, to, że ty nie miałeś jakichś doświadczeń, nie znaczy, że inni też go nie mieli. Okej, ale nazwałeś te Adriana Meduzę, że jest pato-youtuberem. Tak. Takie są twoje odczucia, tak? Tak, takie są moje doświadczenia. Czyli to nie oznacza, że jest pato-youtuberem, tylko ty tak opiniujesz, a w filmie powiedziałeś, że jest pato-youtuberem, więc jak gdyby uważam, że on nie zasługuje na taką opinię, bo porównując go do innych pato-youtuberów, skoro już tak nazywamy, to on skrajnie jest pozytywny i nie widzę tam żadnej patologii. W sensie wiesz, może jeśli nie śledzę każdego jego kontentu, więc może jego kontent nie jest. Jest pozytywny i nie jest w żadnym stopniu patologiczny. Jednak moje osobiste doświadczenia z tą osobą na podstawie tych doświadczeń stwierdziłem, że jest to osoba, która posiada zachowania, które ja kojarzę z patologią. A możesz powiedzieć, na przykład zdradzić chociaż jakiś tam przykład taki... W sensie mogę się powiedzieć, co się stało. No, może się stało. Jeżeli masz... Podczas wspólnego planu nagrywaliśmy jeżdżenie na desce za samochodem na parkingu pod metrem i... Za samochodem, ale przyczepiony do auta? Tak, deska była przyczepiona do auta na linię. I się nie boisz takich rzeczy robić? No wiesz, byliśmy to 4 lata temu, jak powiem 18 lat, miałem nieco niżej postawione ryzyko, teraz już nieco bardziej patrzę na to, że może gdzieś mi się stać krzywda, ale nagrywaliśmy taki film i w pewnym momencie przyszedł ochroniarz tego parkingu i powiedział, żebyśmy sobie stąd poszli. Ja byłem taki, no dobra, a Adrian odwrócił się do tego i krzyknął: tak, to dzwoń po psy, ty ka! I odjechał samochodem i wiesz, ja jak nagrywam film, to nagrywam tak ciągle. Nie przecinam tego, tylko po prostu mam 20 minut materiału i wrzucam to sobie potem na timeline. I Adrian odwrócił się do mnie, zobaczył, że nagrywam. On powiedział: ty, nie nagrywaj tego. Wyłączyłem kamerę i on: ale nagrałeś to. Ja mówię: no tak, no bo nie spodziewałem się, że tak zareagujesz, ale jakby mogę ci obiecać, że tego nie wrzucę i że też nie mogę ci nawet wysłać ten odcinek przed publikacją. On był: nie, dawaj kamerę, bo inaczej porozmawiamy. Wyrwał mi aparat i usunął pliki na aparacie. Czyli bał się po prostu... A dobra, to była wasza pierwsza współpraca? Tak, to był... Bo był też jakiś inny, jeszcze jeden youtuber. Nie wiem, czy będzie czuł się komfortowo, żeby zdradzać jego ksypkę. To był Jacek Gadzinowski i byłem umówiony z Jackiem Gadzinowskim i też pojawił się Meduza. Nie spodziewałem się, że pojawi się Meduza, ale nie podszedłem do niego z żadnym nastawieniem. Jakby wiedziałem, że coś robi jakieś streamy, ale nie podszedłem do niego, że o, to jest jakiś... Jak to... A nie sądzisz, że na przykład to nie jest bardziej odruch patologiczny, a bardziej zasada ograniczonego zaufania? Że na przykład nie wiedział, że kim ty jesteś, czy może ci ufać i na przykład wolał usunąć, żeby zadbać o swój wizerunek? Dlatego... A reakcja, wiadomo, wulgarna, no, jest jakaś tam emocjonalna w sytuacji, która jest... Tak, ale szerzenie agresji w stosunku do mnie, jakby przez to, co samemu się zrobiło, no bo przyczyną było to, że on wyzywał tego ochroniarza i jakby gdyby nie wyzywał tego ochroniarza, to nie byłoby całej spiny. Ale ja już odnośnie tych ochroniarzy, to masz bardzo często jakieś takie, że tak powiem, skrzyżowanie z ochroną, nie? Tak. Z strażą miejską. No czasami tak, no po prostu generalnie jak jesteś nastolatkiem, to no, w Warszawie niełatwo problemy. Rozumiem. Czyli no, jak gdyby w twoim kontencie na YouTubie cały czas się przewija. Ja zauważyłem, że na przykład... W sensie cały czas nie, to skończyłem... Znaczy często. Przed tak. Pandemią już się trochę już stwierdziłem, jakby coraz bardziej uważam, żeby nie wpadać w jakieś takie sytuacje właśnie, jak ci powiedziałem kilka minut temu, że coraz rzadziej tworzę filmy, w którym komuś mogłaby się stać krzywda, albo robimy coś niebezpiecznego, albo ktoś może
może mieć problemy. No a jeszcze mam takie pytanie, bo ja generalnie śledzę twoją twórczość i zauważyłem, że na przykład podczas swoich wycieczek rowerowych zdarza się tak, że na przykład ten kodeks ruchu drogowego gdzieś tam u ciebie jest delikatnie mówiąc łamany, nie? Ty nie obawiasz się na przykład, że ktoś, kto pracuje w instytucjach państwowych, będzie miał po prostu jakieś wobec siebie konsekwencje za tą jazdę i publikowanie takich materiałów? Szczerze mówiąc, nie. Albo czy miałeś takie problemy? Nie, nie miałem takich problemów. Myślę, że w mieście, w którym morduje się co tydzień, co policja ma ważniejsze problemy. Masakra, takie akcje są w Warszawie, bo ja wiesz, ja przyjechałem z Gorzowa, to ja nie wiem, jak jest w Warszawie tak naprawdę. No to, bo kiedyś mieszkałem w takiej dość szemranej dzielnicy, gdzie wiesz, gdzie są dość tanie mieszkania, jest dość brudno na Woli i tam pamiętam, jak chodziłem do gimnazjum co tydzień, w drodze do gimnazjum widziałem policyjną taśmę, a potem widziałem w internecie, że kogoś tam zabili. Rozumiem. Maciek, jesteśmy na pierwszej konferencji Live Game. Co tutaj robisz? Bo generalnie czego się w ogóle spodziewasz? Jak to się stało, że tutaj jesteś? Czy to jest twój pomysł? Ty się zgłosiłeś? Ktoś się zaprosił? Zaprosił mnie organizator tego całego wydarzenia. Stwierdziłem, że skoro i tak to jest mój ostatni rok na YouTubie, to jakby chcę przynajmniej spróbować, jak wyglądają takie konferencje i akurat trafiło coś, co nie jest MMA, ponieważ nie chciałem brać udziału w MMA, a myślę, że to będzie... Ze zdrowotnych chyba, tak? Tak, tak. A czy ty wiesz, co możesz spodziewać podczas samej gali? Kompletnie, w sensie wiem, jakie będą konkurencje, ale... A to zdradzę nam coś. Będą konkurencje inspirowane z serialu Squid Game, takie jak przyciąganie liny, czy jak to się mówi, raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy, szklany most, wydaje mi się, że też będzie szklany most oraz jazda na byku, chociaż tego nie było w serialu. Okej, spoko. No, ciekawie się zapowiada, zobaczymy, co będzie po konferencji. Jeszcze wiesz co, chciałem zapytać odnośnie tego twojego odejścia z YouTube'a, bo czy to nie jest jakiś, jak gdyby taki punkt trochę, żeby zwrócić na siebie uwagę, czy coś, czy rzeczywiście ty chcesz skończyć z YouTube'em? Tak, ponieważ po nagraniu 500 filmów już powoli nie ukrywam, że skończyły mi się pomysły na nowe filmy i nawet jak coś wymyślę nowego, to mam wrażenie, że to jest po prostu lekka modyfikacja czegoś, co kiedyś tworzyłem, plus nie podoba mi się, jak teraz ta platforma zamieniła się w taki... Kiedyś to była platforma do publikowania swoich przygód, swoich pomysłów na filmy, teraz trochę to zamieniło się w pudelek przez wysyp kanałów komentarzy przez ostatni rok i po prostu nie czuję się najlepiej, będąc częścią takiej społeczności. Aha, w ogóle częścią społeczności, bo ja myślałem, że nawet zmiana kontentu coś by tutaj wprowadziła. Nie, nie. Ale czym się zajmiesz teraz? Dokończę studia. No dobra, coś, jakiś pomysł dalej? Pomysł dalej. Za coś trzeba żyć, nie? No tak, no pójdę do normalnej pracy. Nie, w sensie... Od 9 do 17 będę sobie pracował w jakiejś... Nie, jakbyś w to nie wierzę. A dziękuję, miło, że udzieliłeś wywiadu. Bardzo miło było cię spotkać na żywo, porozmawiać. Bardzo chciałem się dowiedzieć właśnie o kwestii tego Adriana. Rozumiem twój pogląd. No, każdy ma swój jakiś tam ocenę innej osoby, no i chyba do tego każdy ma prawo, prawda? No jasne. Dziękuję. Wiele razy mogłeś wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiele razy mogłeś wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiem doskonale, co to znaczy próbować i przegrać, i ruszyć z miejsca, z powrotem zaczynać od zera. Mówię sobie, satysfakcja...